Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Speedrun 2.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy oraz plany. Tradycyjnie dziękuję za łapki w górę. Mam nadzieję, że nie trafię na cheaterów. No tutaj gość zagrywa D4, więc zagram skoczek F6. Zerknę od razu tutaj tak na szybko, ile partii mniej więcej rozegrał. Czy tutaj pokazuje... Partię 3200. No dobra, wygląda, że jest dobrze. Skoczek C6 sobie zagrajmy, troszeczkę pokombinujemy w ten sposób. Okej. Może ruch E6. Gdzieś to już widziałem. A już nawet powiem wam gdzie. Rozegrałem taką partię białymi z Kamilem Mitoniem na Mistrzostwach Polski w Szachach Błyskawicznych. Ja grałem wtedy właśnie białymi, Kamil Miton w ten sposób. No i tak sobie podpatrzyłem, dlaczego by z tego nie skopiować. Póki co. Szczególnie na blicu. Mniej więcej plany znam, bo tutaj można grać bardzo podobnie jak królewsko-indyjską. Z jakimiś tam tempami mniej. Jeszcze zobaczymy, jak sytuacja się tutaj rozwinie. Ok, D6 z planem E5. Wygląda na to, że będzie wszystko ok. O, poszło zagranie. D5 od razu, więc tutaj zagramy sobie skoczek A5. Ciekawie to wygląda, dlatego że tego pionka nie ma na E5, a zwykle on tutaj już jest. Ten pionek może cały czas tutaj wybić. Decyzja należy cały czas do mnie. No jeszcze oczywiście, jeżeli białe wybiją, no to wybijam gońcem, ewentualnie tu atakuję. Znaczy nie ewentualnie, tylko atakuję, ale ewentualnie wybijam gońcem, bo jeszcze zastanawiam się właśnie, czy nie pionkiem tego zrobić. Gońcem wygląda atrakcyjnie, on zagra tu i ja wchodzę tam. Dobrze mówię? Chyba tak. Dwa razy atakuję tego pionka, więc wydaje mi się, że dobrze. Zobaczcie, gram czarnymi i wszystkie moje figury są wyprowadzone, a jego goniec nie. Odbieram to jako mikro przewaga. No ale zaraz, no to teraz tak. Zawsze mam dylemat z tą pozycją, nie wiem, bo wydaje mi się, że to już jest lepsza czarnych, ale on zagra tak. Ja będę musiał... A, zagrał jeszcze lepiej. Dobra, no to już widzę, jakie są pułapki. Jeszcze goniec mógł zagrać na D2 z atakiem tu i tu. Ale ja jestem ślepy, słuchajcie. No to dobra, mam nauczkę. Dobra, gram tak. Mam nadzieję, że zagra tu. To będzie mniejsze zło dla mnie. Chyba, że zagra tak. Może dostrzeżę ten ruch. I wyjdę tutaj słabo, bo dwie figury zawierzę. Ale nie, zaraz, bo jak zagra tutaj... To będę jeszcze miał opcję zbicia na C4, żeby coś tam oddać i wrócić gońcem. Dobra, zagrał jednak w ten sposób, więc mniejsze zło. Ok, więc w figurach się wyrównało. On wybije, ja wybiję. Ok, wszystko się trzyma. No, ten goniec stoi nietypowo, on powinien stać na G7, ale stoi tam. Dobra, już wiem, o co chodzi z tym wariantem. Ale to ciekawie wygląda właśnie. Już nie pierwszy raz tak grałem i wydawało mi się, że o, mam jakość, jest świetnie. A to się okazuje, że jednak nie do końca tak się dzieje. No jeżeli będzie wybicie, to wybicie. Myślę, że około równości, chociaż ten skoczek nie stoi najlepiej. Trzeba nim szybko wrócić, żeby goniec w przyszłości tu nie atakował na B7, żeby nie było niespodzianek. A właśnie, tutaj jest skoczek. Prowokacja do tego, ale hetman wybije, będzie świetnie celował tu. No więc gram goniec D7. Ale momento. Przecież jak on zagra tak, to ja będę musiał wybić. No to wtedy nie będę miał wyjścia. Wtedy tak zrobimy. Ok, wybije tu, on wybije tu. Zastanawiam się, czy nie mogę tak. No nie mogę tak, bo on tutaj. Muszę tak królem bronić. No i teraz jak podważy mi taki ruch, to będzie ciężko. Ale zdążę się od tego obronić, dlatego że mam skoczek C6. Takie posunięcie. Dobra, zdążyłem. On tak będzie chciał zagrać, ja jeszcze mogę się zawsze tu obronić. No dobra, hetman ucieka z tej kiepskiej diagonali dla mnie. Okej, myślę, bo skoczek wejdzie tu, to będzie bardzo nieprzyjemne. Może tak w ogóle mimo wszystko zagrać. Jeszcze zagram tak, jeżeli on tu, to ja goniec G4 z atakiem tutaj. I wtedy będę miał czas, żeby zagrać na przykład hetman na F7, żeby bronić tu. Wygląda to bardzo źle u mnie. Ale może nie jest tragicznie. Znaczy mam takie po prostu przeczucie, że jest źle. Hetman F7 z obroną tego punktu i goniec tutaj z opcją wybicia. Dobra, to bije od razu w takim razie. Tym powinien wybić. Tak też się dzieje.
Wiem, że gram szybko i trochę teraz stoi to bardzo pasywnie, trochę bardzo, bardzo, bardzo pasywnie. No dobra, skoczek B8, tak żeby się tu przedrzeć. Ewentualnie jeszcze wieża E7 z obroną, bo na pewno wieża zagra tu, to jestem przekonany. Albo hetman wejdzie po prostu na linię C. Będę miał też opcję C5, tylko że tutaj to się tak jakoś słabo mi kalkuluje chyba. Albo pasywnie bronić, albo szukać aktywności A5, skoczek A6. O, bardziej może w ten sposób. A nie, A5 nie mogę, bo po prostu weźmie mi pionka. Tak, to wtedy B4 i ten skoczek będzie miał problem. Ale jak wejdę tu i będę atakował tu, to może nie będzie tak źle. Więc pierwszym moim chyba odruchem będzie wieża E7. A, no dobra. Troszeczkę pasywnie, ale mam nadzieję, że utrzymam tę pozycję. No w ogóle granie z gościem 2300 jest niełatwe, ale chciałem zaznaczyć, że gram z człowiekiem. To jest ten plus. Jak to człowiek się cieszy, że grasz człowiekiem w szachy. Paradoks, po prostu paradoks. No ale w dzisiejszych czasach jest jak jest. Wiadomo, tu jest atak, tu trzeba coś z tym zrobić. No zagram tak, tu i tu. Pionek poleci. Tak, no chyba muszę tak mimo wszystko. Potem zagrać tak, jak się uda wejść tu i tu, to będzie w ogóle dobrze. Jeżeli będzie G4, to będzie trzeba też królem uciekać, żeby zejść tutaj z tego ataku nieprzyjemnego. Okej, goniec się tutaj pewnie zawirusza, więc muszę zagrać jakoś. No właśnie. Może tak na razie, żeby tu celować. Jeżeli tak, to tu. Jeżeli wieża bije, to wrócę chyba wieżą. Mam gorzej? Pewnie mam, ale może nie jest tak źle do samego końca tutaj wariantu. No to myślę, że tak. Potem F5 jakieś. Hom. No dobrze. Panie kolego, czy jestem w stanie tutaj cię przytrzymać w tej pozycji? Bardzo mądry ruch, bardzo piękny ruch w ogóle z jego strony, tu muszę go pochwalić. Skoczka mi ogranicza bardzo mocno przeciwnik. Ale może tam coś poszaleć. Próbujemy. Próbujemy poszaleć, teraz będę miał takie zagranie. Ciekawe co on na to, bo tutaj bronię. Wieża stoi dobrze, a taki ruch jest. Ale będę groził biciem, no taki potem ruch będzie. Okej. Gram tak. Już jest przeciwnik tutaj, że tak powiem, wycofując się hetmanem, pokazał, że będzie tutaj z tej strony chciał grać. Mam taki ruch, wieża tu, zbijam tu. Okej, jesteś mój. To znaczy on może wieża B1 bronić po prostu. No ale tym skoczkiem muszę próbować. Naprawdę? Znaczy ja nie mam jakichś takich ruchów ciekawych. Tutaj to goniec zagra. To nie bardzo, ale mogę tak zagrać. Tylko pytanie, czy ten skoczek spełni jakąś dobrą rolę tutaj. Zagram tu, a potem może tak. No spróbujemy. Przypuszczam, że ten ruch został przeoczony przez mojego przeciwnika. Zresztą sam go nie widziałem na samym początku. Wykorzystuje to, że wieża nie jest broniona, więc nie można zbić, bo hetman zbija wieżę. Ten skoczek tylko. Aha, tak jeszcze można coś tam próbować poszaleć, tylko ten skoczek właśnie. Kwestia, gdzie hetman odejdzie, no właśnie. A teraz tutaj. Inaczej, tak mogę dać szacha i wejść skoczek. Jeszcze ciekawszą opcję widzę. Hetman D1 i tu. On mi zbije skoczka, ja mam jakieś tutaj bicia z szachem. Pytanie, czy to mi się. Ale tak, on odejdzie tu, ja tak. Okej. Szach. Chyba go złapałem. Na kontrę. Nagle moje dwie figury będą żyły tutaj świetnie. Skoczek wchodzi. Hetman tu. No, zawsze mam taki ruch, ale z drugiej strony też mogę sobie odejść po prostu hetmanem, związać i spróbować tutaj zbić. On tak będzie chciał zagrać.
A to jest już bardzo poważna groźba, więc on zagra tu. Ja myślę teraz nad tym. On zbije. Aha, jak zbije, to on się zasłoni. To będzie źle. Więc po tym ruchu prawdopodobnie. Aha, nie mogę tutaj zagrać. O rety. Zagrał inaczej, czyli nie zagrał tutaj. A według mnie to jest Hetman C3 jest gorsze. A, tutaj atakuje. Zbije tu, on mi zbije tu. No tak. Tutaj szacha nie ma, tu grozi. No dobra. No dobra, idziemy na to. Nie ma wyjścia. Zbicie tego pionka jest dla mnie dobre, bo nawet taki ruch już nie jest groźny, bo tam hetman wraca. Dobra, tutaj muszę to odbić. Król się chowa. I grozi wzięcie tutaj z atakiem. Więc któregokolwiek by tutaj białe nie wzięły pionka, jakiego pionka by nie wzięły, to uciekam. Nawet jak przeciwnik dojdzie do pola F8. No właśnie, teraz może tutaj, ale ja mam taki ruch. Bronię i król ma ucieczkę po szachu na F8. To widziałem cały czas, a ja tu grożę matem. Już jak hetman ze skoczkiem jest blisko króla, to wydaje mi się, że jest niebezpiecznie dla białych. Wiadomo, albo tutaj dam mata, albo ten pionek dojdzie do pola przemiany, ale raczej. Czyli jeśli chodzi o mata, to nie wiem, czy będzie, ale już raczej tu jest lepiej. No to chyba jakoś wygrywam. Muszę to jakoś wygrywać. Poczekajcie, jak tu się ustawić? Zagram tu. On ma dwa wyjścia, tu albo tu. Jeżeli na G1, to mat z skoczkiem. Dobrze mówię? Tak, mat. No tak, mat. Tu. Skoczek tu z szachem. Król ma jedyną opcję na H3. Król stoi tu, skoczek stoi tu, hetman stoi tu. No nie za bardzo widzę mata. Więc chyba trzeba tutaj. Może czegoś nie widzę, ale no na pewno zbicie pionka się przyda, bo to cały czas jest z szachem. Mogę cały czas tutaj też szachować. A, no właśnie, wygrywam. Król musi iść tutaj, daje tutaj szacha, goniec się zasłania i wygrywa. Dokładnie. Okej, okay, no to było prostsze niż myślałem. Coś tam kombinowałem. Okej, okay, mamy to. No i świetnie, jest dobrze. Ranking do przodu 2.319, więc chyba jakiś tutaj aktualny rekord rankingu w tym speedrunie 2.0 się pojawił. Jest świetnie. Szukamy sobie nowego przeciwnika. Okej, okay. 2.428, niezły ranking, już sprawdzam, ile on partii tutaj rozegrał, 2000 ponad, no to dobra, posunięcie B3, okej, okay. Ruch jak ruch, zagrajmy sobie C5, C4, no to widzimy, że tutaj teraz charakter taki trochę z partii angielskiej, zagram G6, jeżeli zbije, to niech zbija, goniec G7, skoczek i wszystko chyba gra. Pytanie teraz, jak dalej? Może D6, po mojemu sobie zagram. D4, ok. Goniec F5. Wszystkie figury rozwinięte, mi się to podoba, więc tak będę sobie grał. Bardzo podobna pozycja do wcześniejszej. Tak, tutaj. I teraz plan jest taki, żeby zagrać A6, B5 i próbować grać na skrzydle hetmańskim. Skoczek podważa pionka, więc przydałoby się właśnie. Okej. Jest atak. Pytanie, czy tak nie mogę? Nie, bo tutaj. Ale to wtedy tak. Inaczej, jak tu, to on zagra tu. Wtedy tam trzeba będzie wziąć. A jak cofnę gońca? Muszę cofnąć gońca. Będzie E4. Jak będzie tak, to wtedy tu. No dobra, więc będę miał też opcję podważenia. Okej, hetman będzie tutaj chciał grać. Gram chyba tak teraz. Gram tak, bo jeżeli hetman zagra tu, to ja mam ucieczkę skoczkiem. A mam też taki ruch w ogóle, co jest ciekawe. Tylko pytanie, czy to działa. Bo wtedy nie będę już mógł tutaj uderzyć. Zagram tu, on odejdzie, ja tak i pionkiem jak najszybciej. Niech tak będzie.
Może on tego też chciał. W sumie wygląda na to, że tak. Aha, on teraz zagra tu. Ok. W ogóle zablokuje całą akcję. Skoczek mój nie będzie miał żadnej gry. A też nie mogłem wybić. Wybił! A to się zdziwiłem. A poczekajcie, teraz mam opcję bicia tym pionkiem. W ogóle coś ciekawe. Oczywiście, że tym. 100% tym. Przecież tu skoczek wchodzi na C5. I będę miał przełom. Zdecydowanie tak. Więc myślę, że gość się pomylił. Skoczek. Skoczek tu pilnuje E4. Tak, zagram to on tu. Ale chyba tak mogę się fajnie rozwinąć teraz bicie i goniec fajnie wchodzi. Lecimy, słuchajcie. Ależ mi się podoba pozycja. Pozycja chyba miodzio. Chyba miodzio wyszła, słuchajcie. Miodzio. Skoczek stoi kapitalnie. Znaczy, to nie znaczy, że to już wygrywam, tylko wiem, że to jest bardzo dobra pozycja. Bez dwóch zdań. No i trzeba się skupić chyba na skrzydle właśnie hetmańskim. Więc ustawiam hetmana tutaj, żeby wprowadzić wieżę. Czy on jakąś kontrę mi tu będzie przeprowadzał? No nie sądzę. F4 raczej nie. Dobra, związał. Tutaj mi coś podważa. Okej. Tak, wydaje mi się, że trzeba grać szybko. Tutaj też mi się ruch podoba. Nie, poczekajmy jeszcze. Chociaż. Hetman B2 zagra, o to chodzi. Więc zagram tak. Skoczek tutaj podważa skoczka. Broni go. Dobra, będzie bicie, będzie szach. No i trzeba będzie tak zagrać. F6. Skoczek szuka dobrej placówki. Muszę chyba tak. Jeżeli wymiana, to spoko. Jeżeli skoczek tu, to goniec wróci sobie tutaj, będzie pilnował. Skoczek tam, potem ma zawsze odwrót. Dobra. Dobra. Może to jest ok pozycja. Cały czas. Tutaj podważamy tego pionka. Jeżeli jest taki ruch, to się otworzy tutaj droga. Tutaj muszę wybić. Okej, okay. No i pytanie właśnie, jak dalej progresować, bo to jest, dobra, na razie chyba tak, trzeba wieżą tego pionka bardziej obronić. Jest pionek izolowany, jak się dostać do tego pionka? Tak brzmi pytanie, taki ruch grozi niestety, więc chyba tak, jak tu, no dobra, muszę tak, żeby skoczek miał furtkę. On pewnie jakoś królem zagra. Moment, przecież ja mam teraz kapitalny ruch. Taki. Wiecie dlaczego kapitalny? Jeszcze to sprawdzam. Bo bicie, bicie. I gdzie ma odejść hetman, nie bronić tego skoczka? Potem ja tu odbijam. A jeszcze wejdzie wieża. A to muszę tak zagrać. To chyba działa. Znaczy, patrzę, że powinno działać. Czy coś przeoczyłem? No dobra, szach widziałem. On teraz odejdzie hetmanem, ale ja gram tu i bronię skoczka, to widziałem. No tak, no to widziałem, panie kolego, gram tak. Jest dobrze. W pionkach jest porówno? Nie, 2, 4, 6, 2, 4, mam pionka więcej. Ho, proszę pana, szach na F2. Do widzenia, wygrana partia. Ha! Mam cię. 2,428. Tak jest. A, wrócił jeszcze. Jeszcze wrócił. Ale to daje mata, słuchajcie, bo gram chyba tak. Tu atakuję, albo gram tak. Jak zagrać lepiej? Chyba tutaj, co nie? Bo jak zbiję tu, to daje mata. Mam cię. Mam cię. No, i takie partie mi się podoba. Już myślałem, że się broni. No, dał mata. Znaczy, dał mi możliwość dania mata. Wiecie co? Dawno nie byłem tak zadowolony z partii. 2,434. No, to jedziemy. Zaczyna się gra z bardzo dobrymi zawodnikami. Ile on partii tutaj? Partie, 154 partie. Czy to nie jest za mało? Sprawdzam, czy po prostu tutaj czegoś nie...
Gość nie kombinuje. Coś tam niby przegrał. No mam, miejmy nadzieję, że jest uczciwy, bo seria tutaj tego odcinka jest fajna. Póki co. W moim odczuciu. Skoczek F6, no i C4. D6, okej. No to D6. Co jest? Co? Widzieliście to? Może on myślał, że to ja oszukuję, bo nie zdąży, bo robię tak ruchy wolno i może zrezygnował. On chce rewanżu. O co chodzi? Nie, no oczywiście, że rewanż. Ale on oddał mi 10 punktów rankingu. Jest okej. Hello. Nie wiem, co się stało. Gość poddał partię w ogóle. No dobra, skoczek. Dobra, gramy znowu czarnymi. Nie wiem, już nie miałem na to wpływu. Ale się dzieją dziwne rzeczy czasami. No dobrze, tak. G6. E4. Zapewne. Dlaczego tak długo myśli? Na początku gry. Ale nie, no. Mam nadzieję, że tu jest wszystko ok. Wiecie, jestem przeczulony troszeczkę grając z tymi cheaterami, ale wygląda dobrze. Nie, no wygląda, że tutaj gość gra normalnie. Mam nadzieję, bo wierzę w uczciwość ludzką, jeśli chodzi o szachy. Okej, skoczek na F3, raczej skoczek E2 się gra. Znaczy mogę tak w ogóle zagrać, będzie normalny wariant. Zagram E5. Chyba, że on zagra D3, no to będzie inaczej, no wtedy zagram jakieś C5 tam. Albo może nie zagram C5. Może zagram? Tak. Dużo jest dobrych opcji. Nie no, wyprowadźmy sobie figurę. Tutaj gońcem bym wstawił. Mogłem wcześniej tak ruszyć w sumie gońcem. To będzie H3. Nie jest, nie ma H3. Dobra, H6. H6 po to, aby gońca wstawić i hetmana. Okej, ale to dziwny ruch. To jest słaby ruch według mnie. Skoczek G4. Dziwne posunięcie. Ja tego skoczka, gońca jak wezmę, to mam super grę. On nie może oddać tego gońca. W żadnym wypadku, więc. Ale misklik by był, bo jak on gdzie końcem tu skoczkiem ruszył, ale by było. Abym mu się zrewanżował za tamtą porażkę, którą wykonał, nie wiadomo dlaczego. No i F5. No i wydaje mi się, że tutaj pozycja jest bardzo. Okej, czarnymi w tym wypadku, bo tak jakbym złapał jakiś tutaj wiatr w żagle. Wygląda dobrze. Ale to jeszcze za wcześnie, żeby to mocno oceniać. Ale to teraz tak w ogóle. Aha, chwila. Tutaj wisi mi pionek. To nie jest takie proste do końca, panie kolego. Tak gra. Może on tu, coś tu ma z ukrycia tutaj zaplanowane, ale wydaje mi się, że to jest okej, wszystko, plan skoczek wszedł. Ale za szybko gra, no to nie, no nie wiem, co się dzieje. Chyba tutaj zagram. Chyba tu zagram, bo jeszcze sobie fajnie bronię tego pionka. Skoczek zawsze w centrum to dobra figura. C6 mogę go odpędzić. Jak bicie, to nawet mogę skoczkiem się pokusić o bicie. Nie mogę, bo tutaj wisi skoczek. Mogę po prostu wrócić. Więc wracam. Tutaj wymiana będzie ok. Nawet nie dasz mi pomyśleć, gościu. Tak nie mogę. Trzeba bić. Aha, mogę tym jeszcze. Bo to też może mieć znaczenie. Bicie tutaj jakieś F4 powstanie. Tutaj dużo jest takich zagwozdek pozycyjnych. Chyba skoczkiem jest dobre, słuchaj. Bo od razu wyjaśniam sytuację z tym skoczkiem. Dobra, i teraz albo pionkiem, albo gońcem. Jeżeli gońcem, on tu, ja tu, on tu, ja tu i tam. Więc gońcem zbić mogę. Gońcem zbić mogę, biję gońcem, tu atakuje. Linia jest otwarta, to też ma znaczenie. Dobra. Zbijam tu. I on musi pionkiem. Bo jeżeli gońcem, to ja mu zbijam tam. Ale bicie pionkiem, tu się otwiera linia. To też jest plus dla niego. Będę musiał tak zagrać. Albo w ogóle nie ruszać tego pionka i poczekać na wieżę B8 i tam. Z drugiej jednak strony. Łatwo oddać pionka, nie? Potem ciężej go odzyskać. Może tak w ogóle. W
W ogóle to wygląda całkiem nieźle, tak teraz patrzę. Znaczy ten pionek D5 jest taki mało przyjemny. C5 mi chodzi po głowie. Jak zbiję tu, to tu, to tu, to tam. Jakaś aktywność się pojawi, więc zapionka tu jeszcze potem wisi, więc okej. Tak, bicie w przelocie. Bicie tu i tam. Dobra, idę na to. Chodzi o to, że jak mi się uda tak zagrać i zagrać B6, to w ogóle będę stał bardzo dobrze, bo te pionki wtedy będą słabe, ale bicie w przelocie nastąpi i nastąpiło, ale musiałem raczej tak grać, żeby to rozwiązać. I teraz tak, i potem tu. O, i stoję pięknie. Stoję pięknie. No to dobra, jedno jest pewne. Gram z człowiekiem na 100%, który trochę strategii nie ogarnął. C5 i stoję świetnie, bo jeżeli bije mi tego pionka, to ja biję tam. Odszedłem tutaj z tych związań. Dosyć gładko to poszło. Nawet mogę hetmanem. Co? Nie, no coś mi tutaj nie gra. Coś mi tutaj nie gra, panie kolego. Znaczy w takim sensie, że chyba słabo zagrał. Bo jak zbiję tu, on mi zbije. Taki ruch widzę z atakiem i tam, tylko że wieża nie patrzy jeszcze. A może to i dobre? No. Głowa pełna wątpliwości. Może coś innego zagrać, typu coś takiego, żeby tu uderzyć. Tylko pytanie: jeżeli zagram tak, on zagra tak, to co tu i jak dalej mam go napierać? To znowu szaleństwo będzie. Tu i może po prostu wieża F6. Kurczę, fajnie w sumie to u niego wyszło. Zastanawiam się, czy też nie przepchać. No dużo możliwości. Nic tam nie ma. Inaczej, tu i tak, a nie tutaj jest ruch. Tu i chyba tak po prostu trzeba będzie zagrać. No dobra, bijemy. Wieża F6, bronimy. Nie może na razie tego pionka wziąć z uwagi na to. Ale chyba białe jakby miały ciut. No tak, wieża tutaj, to widziałem. Ale chyba tak mogę. Aha, tam zagra tam. Tak? No właśnie, przecież D5 mogę zagrać. Ach, nie działa to trochę. Bo tu. Nie, działa. Bo jak wybije tu, to bije hetmanem. Jeżeli on mi zbije tutaj, to bije tam. A tu cały czas pionek nietykalny, bo wisi tutaj, a nie mogę zbić gońcem, bo on mi zbije właśnie tu na A7 z szachem. D5 działa. Znaczy, no, według mnie, ok, posunięcie tej pozycji. Trochę czasu tutaj na to zużywam dużo. No to przeoczyłem. To przeoczyłem. No nie widziałem tego. Przyznaję się, bez bicia kompletna ślepota. Ale już widzę, że muszę chyba zbić tutaj wieżę. On mi zbije hetmana, ja zbijam tu. No muszę na to pójść. Nie mogę oddać jakości na czysto. Już lepiej grać na takim trochę nierównym materiale, ale mieć jakieś szanse. Tutaj bronię pionka, wolna linia, tutaj pionek wisi. Jeżeli weźmie mi tu, to biorę tego pionka. On nie ma czarnopolaka, to też jest ważne dla mnie. Tylko trochę wiszące piony niestety. Jakby mi się udało tak zagrać stabilnie. Aha, chcę wymieniać. No to ekstra chyba. Tu i biorę tego, ale on mi zagra potem hetmanem tutaj. No to mało przyjemnie raczej. Mało przyjemnie, ale zagram tak. Tu właśnie. Też nie bardzo chyba to wszystko. Fajnie by było wolniaka wyrobić. Inaczej jeszcze patrzę na tą pozycję. Tak. Aha, tutaj to ja mogę w ogóle tak zagrać. Dobra, idę na to. Znaczy muszę chyba na to iść.
wolną linię sobie zająć, żeby tam atakować króla, ale jeszcze jakoś tutaj wolniaka wyrobić. Czy da to radę to zrobić? Bo nie mam wolnego pionka. Gdybym miał wolnego pionka, to jeszcze były tutaj jakieś teoretyczne szanse. No tak, teraz mi wisi tutaj i hetman wjedzie tu. No kombinujmy. Muszę tego piona bronić. Król mój, niestety jego obrońcą jest ten goniec. Ten goniec też nie poszaleje za mocno. Hetman zagra tutaj, to mi atakuje przede wszystkim tego pionka. No właśnie. Otóż to. Szach tu. Się robi trochę niebezpiecznie. Zawsze mogę tak, on mi zbije tu. No dobra, to będzie chyba lepsza wersja. Teraz wzięcie pionka spowoduje, że tryb może być wolny. On też może zagrać tak. Trzeba będzie chyba to wybić i trzymać tutaj jakoś tę pozycję tak. Raczej białe, znaczy białe na pewno tutaj mają wygraną, tylko to trzeba jeszcze technicznie udowodnić. Powiem wam, no właśnie, zagrał, jakby słyszał. No ale tak, to jest dobry ruch z jego strony. Może mój szach był lepszy, mimo wszystko. Jeszcze pytanie, czy tutaj się wszystko zgadza. Bo jak zbije tu, zbije hetman, nie będę miał wolnego pionka i to mnie boli. Ale tutaj... Tutaj i powrót. Dobrze zagrał i to powiem szczerze, bardzo dobrze zagrał. Tu. No dobra, będziemy walczyć o remis. To będzie bardzo trudna walka. Zbił pionkiem? A to mnie kompletnie zaskoczył gość. To tak, z obroną i z atakiem. No nie wiem, czy szach nie był lepszy. Tu. Nie no, goniec musi pomagać, więc wieża sama z pionkiem nie da rady przeciwko hetmanowi. Ale bardzo mnie zaskoczył, że zbił pionkiem. No dobra, hetman B2, czy tam B3, bo tu pionek wisi. Aha, poczekajcie, bo jeszcze F4 ma takie posunięcia, że sam sobie wolnego pionka może zrobić. No widzisz, tutaj szukasz dobrej opcji, Krzysztof, a dla ciebie może być porządne zagrożenie. Gram tutaj, nie wpuszczam F4. Wiem, że osłabiam F5, wygląda to tragicznie, ale nie mogę inaczej. No to biję. Czy on zbije? Tak, muszę chyba. Muszę tak, bo muszę mieć tu przestrzeń dla króla. Tak, przestrzeń dla króla. Okej, pułapka. Nie, tutaj wejdzie. Tutaj. Chodzi o to, żeby też tam coś pograć ewentualnie. O właśnie, jak tutaj wieża stanie. O, to może być ciekawie, powiem wam. Może być ciekawie. Próbujemy. Z drugiej strony, bo ten pionek zawsze się obroni, czy może nie zawsze, ale muszę szybciej grać. A tu? Żeby tam iść. Ale on zablokuje. Nie zablokował? To idę, korzystam z okazji. To w ogóle jak dojdę tutaj, to będę już miał chyba wygraną. To ma wygraną, hello. To pozycja jest wygrana, w ogóle gość jak słabo grał. Jeszcze tu go podważę. To zabawa za darmo teraz, tylko mam mało czasu. Trzeba tak zagrać, żeby on nie mógł dać wiecznego szacha.
O, właśnie. Tutaj, to on tu. Tu będzie groziło. Ale zagram wtedy królem. Chyba nie ma wiecznego szacha. Do teraz to już w ogóle nie ma wiecznego szacha. Co on zagrał? Mi dał wygrać tę partię bez problemu. W szoku jestem, słuchajcie, że gość w ten sposób. No właśnie, wygrana. 2349. Piękny odcinek dzisiaj, moi drodzy. No w ogóle jestem w szoku, nie? No to cóż, no, tylko się cieszyć. Speedrun uczciwy. Lecimy po swoje do 2400. Dzięki za dzisiaj. Przypominam o szachowo.pl, macie 10% zniżki. No dobra, tym miłym akcentem kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.